nazywać, a dokładniej zakłady Volskaya Industries, na które przenosimy się w tym momencie. Herosi ponownie w ataku. Więc... No cóż, jestem ciekaw. No tutaj myślę, że jednak zawodnicy mogą się wykazać trochę inaczej, jeżeli chodzi o ten atak i obronę, no bo nie trzeba już pchać ładunku, można tutaj bardzo szybko dojeżdżać, tak więc jeżeli spojrzymy na to, że Kerosi umieją wykorzystać okazję do team wipe'ów, no to przy przyjęciu pierwszego punktu na pewno pojawi się Snowball, ale no, jeżeli chodzi o smoki, to nie widzieliśmy tak zgranych komp tak często, jakbyśmy chcieli, no i też ta obrona u nich troszeczkę w niektórych miejscach widać było luki, chociaż miejmy nadzieję, że w tej rundzie, na tej mapie oczywiście pójdzie to lepiej, no bo teraz czeka ich obrona przed kolejnym najazdem Herosów. No cóż, widzimy już, drużyny się nam krystalizują. Godson, zobacz tutaj. Oczko puszcza w naszą stronę. Jestem w ataku, która na pewno nie będzie grana. Zobaczymy już lada moment, na co zdecydują się ci zawodnicy. No ale wydaje mi się, że drużyna niebieska już dokładnie wie, czym chce grać. Lateralus na Smudze, Soczek na Mercy, Kozik na Żołnierzu 76, Mikus na Winstonie. Proszę bardzo, Mikus na Winstonie, tego jeszcze nie widzieliśmy. Kendall na Divie. No i Iso na Zniacie. Za moment będzie już okazja, żeby przekonać się, jak poradzą sobie atakujący, jak też smoki oczywiście przyjmą Herosów tutaj na punkcie. Bardzo głęboko teraz będą się wejść. No jestem ciekaw, Godson po raz kolejny na trupiej wdowie, no ale widzieliśmy, że on sobie na tej postaci radzi. No nie bez powodu tutaj nadaliśmy mu przydomek Godsona Boga, lub tutaj również czatowy odpowiednik Syn Boży. Dokładnie tak, widzimy, jest już dosyć agresywne wjazdy po lewej stronie przez Herosów. Tutaj stara się Lateralus oczywiście coś ich zaczepiać, z tyłu zadawać troszkę obrażeń, no ale Godson próbuje go również przepędzić, więc to nie jest takie proste. Mają high ground w tym momencie, to jest mega, mega ważna sprawa. Mikus tam stara się troszkę również poparzyć wrogów, ale to na niewiele się zdaje, ale w międzyczasie Kozik zdobywa jedynego fraga. Tak więc Sweeney wyeliminowany, który gra Doomfistem. Swoją drogą ciekawostka, ponieważ Doomfist w lidze akademickiej pojawiał się niezwykle rzadko. No ale ten punkt już jest powoli przejmowany. Gdzieś tam te 15-20% już wpadło na ich konto. W międzyczasie jeszcze Kapitan Potato eliminuje Kozika, więc robi się nam czerwono. Exotic również dobija swojego ulta, przepraszam, no i przepędza wrogów i jednocześnie oczywiście z tego punktu. No 1/3 już wpada na ich konto. Lateralus tutaj będzie próbował to kontestować, no ale może mieć z tym problem. No jest właściwie jedną smugą, która teraz już dostała od Myrdana. No Sweeney tutaj naprawdę ciekawie to rozegrał. Zaskakujący jest ten Doomfist w jego wykonaniu, ale sprawdza się póki co, więc liczę na to, że zostanie z nami jeszcze trochę, no bo Doomfista nie mieliśmy przyjemności oglądać zbyt często, a jest to postać na pewno ciekawa do obserwowania, no i też zagrania z nim w roli głównej mogą być interesujące, ale teraz Myrdan wyeliminowany przez Mikuza, który celnie strzela Sweeney, również Kozik dopada jeszcze Godsona, więc ten atak Herosom się nie powiedzie. Tak, zwróć uwagę na tą szybką zamianę. Widzimy teraz Lateralus wskoczył na naszego Winstona, a Mikus zdecydował się na McCree'ego. Tak więc no to jest jednak DPS. Ten zawodnik jednak musi grać tymi postaciami ofensywnymi, no bo po prostu gra nimi naprawdę dobrze. Ale w międzyczasie zerknijmy jeszcze na ekonomię super zdolności. Widzimy, że u smoków wygląda to naprawdę nieźle. Nieco gorzej u oczywiście Herosów, ale lada chwila, lada moment, kolejne dwie osoby dobiją te ulty, więc nie będzie tak źle. Myślę, że mogą się szykować na teamfight. Już tutaj Myrdan robi zwiad, stara się podejść, dać info kolegom, gdzie znajdują się mniej więcej przeciwnicy. A w międzyczasie widzimy tutaj Sweeney, już się batluje z Kendallem. Ten oczywiście mocno bijany, no ale generalnie Sweeney będzie musiał w tym momencie uciekać. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie. Teraz Kendall puszcza swoją super zdolność. Widzimy dwa ulti od Diva, ale to Kendall zdobywa dwa fragi. Kapitan Ziemniak niestety tylko jedynego. W międzyczasie Godson jeszcze zdobywa dwa fragi, tak więc sporo się tutaj w tym teamfightie dzieje. Kendall tutaj jednak jest na posterunku, więc Godson, no już nie będzie mógł się tak panoszyć gdzieś tam z tyłu i zdobywać tych łatwych fragów. A w międzyczasie jeszcze Kendall, pomimo tego, że stracił swojego mecha, no to udało mu się wybronić przed Sweeneym
Jest, Zmora 2 CP się uaktywnia. Widzimy, że bardzo blisko mają na spawn. Pojawiają się właściwie na nim od razu zawodnicy smoków, więc ten punkt zostanie już wybroniony. No tutaj na pewno ciężko będzie ten punkt odebrać przeciwnikom. Trzeba będzie ich zwipeować, trzeba będzie wykorzystać jakieś naprawdę solidne combo, żeby tutaj rozegrać to dobrze. Albo Godson musi się po prostu rozpędzić i otworzyć drogę swoim sojusznikom z dystansu, uważając oczywiście na to, żeby samemu nie zginąć, no bo dzięki temu na pewno pewniej mogą się poruszać tutaj zawodnicy Herosów. Teraz jest wizja oczywiście na broniących, dzięki temu można w nich wjechać. Jest teraz agresywny atak tutaj w najsłabszy punkt obrony. Kozik Mikus wystawieni teraz na ostrzał. Jest jeszcze Myrdan tutaj na high groundzie. Exotic teraz dojeżdża Iso, ale Kendall zabija Swinneya. No i wymiana 1-1 okazuje się póki co lepsza dla atakujących. Teraz Pucha dokłada jeszcze fraga na Kendallu. No i Soczek rezuje tam Iso. Kozik jednak z ultem dopada Godsona, ale Exotic cały czas tam zadając obrażenia dopada Kozika. No i dzięki temu jeszcze można się tutaj bić na tym, gdzie jeszcze można próbować. Pucha! Ale długo, no. Jaki movement ze strony Puchy w tym teamfightie. No takie rzeczy tam porobił, niesamowite. 1 vs 1 z Mikuzem. Wcześniej jeszcze zdobył dwa fragi. No i oczywiście cały czas wspierał swoją drużynę. Tak więc ten zawodnik pokazuje, że Zenyatta player nie jest tylko pasywny. Można bardzo agresywnie grać z Zenyattą, zdobywać te fragi, ponieważ pamiętajmy, że jego obrażenia razem z Discord orbami są wręcz niesamowite. No ale teraz ponownie będą się przygotowywali do teamfightu Herosi. Na razie muszą się przegrupować. Są lekkie zmiany. Sweeney wskoczył oczywiście na... tutaj w tym momencie Genji'ego. No jest już engage, Myrdan wskakuje bardzo głęboko, no ale jest momentalna odpowiedź od Kozika. Ten zdobywa fraga, więc są bez tanka w tym momencie niebiescy. Leci również super zdolność od Kendalla, zdobywa jedynego fraga, Pucha wyeliminowany. No i w tym momencie będą mieli tarapaty czerwoni, ale jest Sweeney na posterunku, który jeszcze w międzyczasie eliminuje Mikuza. No ale wydaje mi się, że muszą się czerwoni wycofać. No Kozik tutaj, Lateralus teraz świetnie to rozegrali. Zresztą cały zespół smoków świetnie sobie radzi teraz w tej drugiej rundzie na tym drugim punkcie z obroną, no bo mają tutaj tą przewagę odległości do spawna. No i widzimy, że nie mogą sobie poradzić zawodnicy Herosów z tym, że trzeba tutaj wymęczyć przeciwników do tego stopnia, że będzie punkt czysty, żeby na niego wejść i skorzystać z czasu, gdy oni się spawnią. Tak więc no jest teraz wjazd ze strony Myrdana, ale zobaczymy, czy przeżyje do czasu, gdy reszta drużyny tutaj dobiegnie. Jest leczenie teraz, jest tutaj walka, jest oczywiście od Kozika teraz, więc może on złapać Exotica, może on wystrzelać jeszcze kilku zawodników, ale kapitan podejdzie, dopada Kozika. Mamy jednak Mikuza z ultem, który zmusza atakujących do wycofania się. No i teraz kapitan Potato pozbawiony swojego mecha, ale dojeżdża Mikuza, chociaż Kozik był tam, żeby oczywiście go zatrzymać. Teraz jednak odpalony tutaj Sweeney, Bucha jeszcze złapał mecha Kendalla, no i dzięki temu mogą jeszcze chwilę spróbować tutaj powalczyć z ultem biegający tutaj Winston. No Myrdan nie zamierza przestać atakować swoich przeciwników, ale myślę, że przez to, że mają bliżej spawna, to im będzie tutaj przeznaczone zwycięstwo. No zobaczmy, teraz jeszcze Lateralus zdobywa jednego fraga, więc są przepędzani Herosi z tego drugiego punktu. No i już tylko minuta 30 na zegarze, aby na niego wbić. Bardzo mało czasu, muszą się spieszyć. Widzimy również, że te super zdolności nie są po ich stronie, nie mają żadnego ulta. No teraz Pucha jednego dobił, ale to jest wciąż moim zdaniem mało, żeby przeciwstawić się smokom, którzy mają ze spawna tak blisko. No bo pamiętajmy, że to jest właśnie 2 CP. To jest właśnie ta zmora, o której lubimy tutaj mówić od czasu do czasu. Teraz widzimy go, są tam lekko obity. No i zobaczmy, czy uda się czerwonym wjechać. No jest kolejny atak ze strony atakujących. Teraz Herosi będą musieli oczywiście się postarać, no bo może to być ich ostatni teamfight. Kendall łapie jednak Godsona, kapitan tutaj to dojeżdża Mikuza, ale Kozik z fragiem na swój no DPS i wyeliminowani, tak więc może być ciężko ten punkt przyjąć, ale Pucha łapie tam Soczka, Myrdan dojeżdża Lateralusa, ale Kozik zabija Exotica, Kendall dojeżdża Myrdana, no i mimo wszystko mają przewagę teraz zawodnicy tutaj smoków. Jeszcze Mikus nad punktem latający stanowi ogromne zagrożenie. No i ostatni teamfight patrzy na nas, bo Sweeney i Godson już są na pozycjach. Jednak jeszcze reszta drużyny musi dojść do punktu, żeby zaatakować. No kilkanaście sekund dzieli nas od tego, żeby przekonać się, czy Herosi dadzą radę ten drugi punkt wyjąć z rąk smoków.
Tak, no, jeszcze 5 sekund jest. Wydaje mi się, że tutaj Myrdan zdąży to skontestować. Jest skok na punkt. Jest bańka postawiona, więc trochę miejsca kupione w tym momencie przez niego. Iso pada, Kozik go w międzyczasie zabija, ale widzimy, no jest ostra wymiana ognia. Mikus odpala swoją super zdolność, on w przestworzach jest niepowstrzymany. No teraz Godson go powstrzymał, więc troszkę się pospieszyłem z tym stwierdzeniem. No ale jeszcze kapitan Potato dokłada jedynego fraga, ale on został już w tym momencie tutaj sam. Wydaje mi się, że jego koledzy nie zdążą dobiec. A jakże szybko respią się teraz smoki. Widzimy jedni za drugimi. Już wychodzą ze spawna. Tu jeszcze jest Myrdan ze swoją super zdolnością. Tak więc na Primal Rage'u będzie starał się to kontestować. No ale w międzyczasie Mikus już tam odpycha wrogów, którzy próbują dojść do punktu. No i mamy koniec pierwszej rundy. Tak więc Herosom nie udało się przejąć punktu numer B. No tutaj ta obrona w wykonaniu smoków na drugim punkcie na pewno dawa im teraz przewagę, no bo mogą wygrać automatycznie tą mapę, jeżeli zdobędą ten drugi punkt. No bo jednak tutaj obrona drugiego punktu jest łatwiejsza, tak więc zobaczymy, czy Herosom uda się również tą zmorę 2CP wykorzystać na swoją korzyść, czy uda im się ten bliższy punktowi spawn przeciągnąć właśnie na swoją stronę i wykorzystać tak, aby jak najdłużej kontestować punkt, aby wygrywać jak najwięcej teamfightów i przeciągać te teamfighty, no bo dzięki temu respią się oczywiście sojusznicy. No zobaczymy, tak jak mówisz, no to jest zastanawiające. No ale wiemy również, że smoki radzą sobie bardzo dobrze w ataku. Wczoraj widzieliśmy, że ta defensywa u nich troszkę kulała. No dzisiaj jest już zupełnie inaczej, chyba się chłopaki wyspali. Jakieś wykłady poranne były opuszczane dzisiaj, bo grają normalnie wyśmienicie, przynajmniej na tej drugiej mapie. No i zobaczymy, czy uda im się przebić przez jakże solidną obronę Herosów, ponieważ wiemy, że ci radzą sobie w niej równie dobrze co w ataku. No i to prezentowali nam przez cały sezon Ligi Akademickiej. Teraz Godson ponownie wybiera trupią wdowę. No on się czuje bardzo pewnie na tej postaci, więc w sumie już mnie to nie dziwi. Sweeney swoją drogą teraz na Junkracie. No ta postać w tym choke pointcie na punkcie A może być naprawdę nieźle wykorzystana. Na punkcie B troszkę się to komplikuje. Tak więc jeżeli dojdzie do walki właśnie na tym drugim punkcie, to możemy spodziewać się z jego strony zmian. No i wychodzą w tym momencie zawodnicy smoków teraz do ataku. Będą szukali oczywiście okazji, żeby wejść na ten punkt pierwszy jak najszybciej, żeby zyskać na czasie, no bo walka o drugi punkt tak naprawdę będzie decydująca. No już widzimy, że Lateralus wchodzi tutaj głęboko, ale nie zapominajmy, że ten zawodnik ma tendencję do skakiwania samodzielnie. Jeżeli drużyna nie będzie z nim, to łatwo będzie go wyeliminować, ale już jest dive z jego strony. Myrdan łapie jednak Kozika, tak więc jeden frag już pomoże tutaj obrońcom, ale teraz zajęty high ground przez atakujących, ale Exotic dojeżdża Mikuza, no ten zasięg Moiry czasami naprawdę duży i może zaskakiwać. Kendall dojeżdża jednak Godsona, ale Exotic dojeżdża również Soczka, no bez killera głównego będzie ciężko tutaj ten mógł przyjmować. No i jeszcze Sweeney z fragiem na ISO. Lateralus dojeżdża jednak Exotica, ale Kapitan Potato i Myrdan dobijają resztę atakujących, no i mogą spokojnie się znowu skupić na przyjmowaniu przeciwników w choke pointach. No cóż, teraz ta obrona była całkiem niezła ze strony Herosów. Zobaczymy, jak poradzą sobie razem. Widzieliśmy tam Godson bardzo dobrze zaunował tutaj Mikuza. Teraz no Mikus został trafiony, więc to jest to, o czym mówię. No ten zawodnik dokładnie wie, jak grać przeciwko warze, jak sprawiać, aby ona była nieefektywna. No i dokładnie to robi teraz Mikus. Już trafiony, ale Kozik! Bardzo dobry one clip z jego strony. Świetnie teraz zaszedł swojego wroga. Tak więc Godson oddał się w objęcia Morfeusza. No ale widzimy, że czerwonym to nie przeszkadza, ponieważ cały czas jest ich piątka tutaj w tym momencie na punkcie. Jeszcze tutaj super zdolność od Myrdana. Piękny refshatter. Kendall mocno bity. No teraz musiał umrzeć. Kozik tam jeszcze próbował rzucić bombę. Lateralus jest na posterunku, więc oczywiście tutaj będzie mógł się wycofać. No ale robi się naprawdę nieciekawie, ponieważ to cały czas Herosi mają w tym momencie przewagę w super zdolnościach. Ich ekonomia jest po ich stronie, no a z drugiej strony właśnie mamy smoków, którzy mają teraz tylko dwa ulty. No i problemy z wejściem na punkt A.
Teraz jeszcze przeczekują, widzimy wizję trupiej wdowy, ale Godson wie, gdzie są rozstawieni, wie jak oczekiwać tych wchodzących przeciwników, ale już za moment wlatuje tutaj oczywiście Lucy, jest! Godson trafia Mikuza, teraz Godson z kolejnym strzałem, no celnie w głowę tutaj jest Red, teraz jest próba skrzeszenia Mikuza, no i udaje się, wraca teraz Godson na high ground, będzie tutaj blokował jak najwięcej się da, musi się teraz schować przed tym ultem Divy, no i jest, wylatuje jeszcze Mordo ponad Swinea, która szukać będzie przeciwników i chyba kogoś uda się jej złapać teraz, ale jednak nie. No i dojechał Godson tutaj w walce Mecha Kendala. Jeszcze Kozik na niego tutaj wskakuje, ale zdążył się wycofać teraz i obijać tutaj oczywiście z dystansu. Za moment więc złapie Mikuza, no i jeszcze Kozik tutaj go dojeżdża. Zobaczymy, czy wygra ten pojedynek. No musi się wycofać, musi się zdecydować na ten unik, bo jednak walka ze Smugą jest trudna i jego drużyna w tym momencie wykonuje kawał dobrej roboty. Kapitan Potato, Sweeney i Myrdan tutaj głównie skupili się na tym, żeby bronić tego punktu, zdobywając oczywiście fragi, ale Exotic naprawdę sporo razem z Puchą tutaj byli w stanie utrzymać przy życiu, no i rozdać oczywiście też obrażeń. Tak, no i widzimy, że została minuta już tylko do końca, właściwie 50 sekund na zegarze, tak więc są w niesamowitych tarapatach Smoki. Zobaczymy, czy uda się tutaj to wygrać, a właściwie przejąć pierwszy punkt, ponieważ na razie jest naprawdę nieciekawie. Widzimy, Lateralus się już zbliża, no i to jest to, co mówisz dokładnie. On ma tendencję do wskakiwania samemu, całe szczęście był Kozik na plecach, który mógł mu pomóc, ale Mikus teraz pada, więc są bez jednego DPS-a w tym momencie Smoki, no to jest niesamowita przewaga dla Herosów. Oni już zdobywają kolejnego fraga. Kendall wpada na ich konto. Iso oraz Lateralus również umierają. No i 15 sekund do końca. To oznacza, wydaje mi się, jeszcze jeden teamfight. Zobaczymy, czy uda im się dobić. No mają Mikuza, dobiec, przepraszam. Mają Mikuza, który jest na Genjim, ale chyba nawet on już wie, co się czai i nie będzie nawet próbował. Tak więc druga mapa zostaje wygrana przez Herosów. Świetne zagranie z ich strony. Takie właśnie lubimy obserwować. Również bardzo, ale to bardzo dobra defensywa. Najlepsze zagranie meczu. No, Exotic tutaj niejednokrotnie pokazywał się na Kingfeedzie jako zawodnik, który zabija, ale też to połączenie właśnie obrażeń z leczeniem Umoira jest kluczowe. No i widzimy właśnie, jak wykorzystywał tą super zdolność, żeby eliminować tutaj przeciwników, ale też oczywiście leczyć swoich sojuszników, no szczególnie na tanki działa to dobrze, szczególnie jeżeli mamy właśnie takiego Reinhardta, który wychodzi gdzieś do przodu jak Myrdan i możemy go leczyć jednocześnie zadając obrażenia tym, którzy znajdują się przed nim. Dokładnie tak, my przenosimy się do naszego mini studia.